bardzo miło mi powitać Państwa i naszego obiecanego gościa, profesor Jacek Górski, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Tak jak Pan obiecał, tak Pan słowa dotrzymał. Dzień dobry, Panie Dyrektorze. Dzień dobry, dziękuję jeszcze raz za zaproszenie, bardzo miło mi. Panie profesorze, obiecał nam Pan opowiedzieć o tym, co Pan kocha najbardziej, czyli o tym, czym Pan się naukowo zajmuje, o początkach epoki brązu. Prosimy o mały wykład. Ja się związałem z epoką brązu też nie przez przypadek, bo jak kopałem w tych Słonowicach, to tam poza takimi budowlami megalitycznymi, to było właśnie osiedle ludności sprzed, no powiedzmy z drugiego tysiąclecia przed Chrystusem. Potem pojechałem na zerową praktykę na wykopaliska i też się zetknąłem jakby z tymi czasami. I tak jakoś przypadło mi zajmowanie się tą epoką brązu. Pracę magisterską dostałem tam z pobliskiego stanowiska w Jakuszowicach, które pan profesor Kazimierz Godłowski, świętej pamięci już, nieżyjący profesor Instytutu Archeologii, wielki archeolog, jeden z najwybitniejszych polskich archeologów z pewnością prowadził badania, a ja tam potem pracę magisterską z tego pisałem, ale najdziwniejsze jest to, że ja w 1998 roku z kolegą, z panem Pawłem Jaroszem, kopaliśmy taki kurhan w Gabłutowie. Nikt nie wierzył, że tam jest kurhan, a ja go wyczaiłem, bo już był rozorany całkiem. I potem jak się okazało, że to jest kurhan, to powiedziałem Pawłowi: Paweł, wiesz co, ja jak byłem małym dzieckiem do 2 czy 3 lat mieszkałem 150 metrów w domu obok tego kurhanu z epoki brązu, który potem badałem. Także ja musiałem się po prostu tą epoką nie było brązu wyjścia, zajęć. To jest nieprawdopodobne, ale tak w moim przypadku jest rzeczywiście. A czego pan się dowiedział z tych wykopalisk na przestrzeni lat o epoce brązu? Prowadziliśmy je w różnych miejscach w Polsce. No teraz jak się COVID skończy, mam zamiar jechać do Guciowa pod Zamość. Tam przy Parku Narodowym Ojcowskim jest takie cmentarzysko kurhanowe, które kopała kiedyś pracownica muzeum. W latach 50. i 60. Nie opublikowała tych materiałów. Ja potem się za nie zabrałem z koleżanką z pracy, z Anną Tyniec, która robiła średniowiecze. Opracowaliśmy w formie ładnej książki te materiały i postanowiliśmy zweryfikować te ustalenia, które pani Rogozińska tam 60 lat temu dokonała. No i się okazało, że stosując obecnie inne metody, te kurhany wyglądają trochę inaczej. Okazuje się, że na przykład nie wiadomo dlaczego nie zadokumentowały zostały takie rowy przykurhanowe, z których wydobywano ziemię na to, żeby zbudować nasyp, ale tak samo one pełniły zapewne taką rolę oddzielającą sakrum od profanum, czyli tą przestrzeń świętą od tej przestrzeni takiej codziennej jakby. Także to było bardzo ciekawe, ale też mamy tam groby ludzi, nie takie groby, jak sobie teraz wyobrażamy, że to jest tam gdzieś w trumnie leży człowiek, tam zwyczaje były inne. Mamy tam takie groby w nasypie kurhanu, czyli u samej góry tego kopca, gdzie spalone szczątki razem ze stosem pogrzebowym rozsypano po prostu tak na powierzchni, przysypano to piaseczkiem i usypano kurhan. To nie są wszystkie kości, to jest taki szczątkowy pochówek. Ale z Guciowa na przykład też jest taki świetny pochówek 5 osób, którzy byli w domu zmarłym początkowo. Oni tam, no, brzydko mówiąc, rozkładali się i dopiero po rozłożeniu, kiedy ścięgna już nie trzymały tych, ich przeniesiono do właściwego grobu, czyli dokonano takiej wtórnej ceremonii pogrzebowej. Wiadomo, jaka była przyczyna? Takie były wierzenia. Te kości tam zostały ułożone w specyficzny sposób. Czaszki były osobno, nakryte to było piszczelami skrzyżowanymi. Także to dokonano całego takiego rytuału. W tamtych czasach, w tej części epoki brązu, tak powiedzmy między 1700 a 1200 przed Chrystusem, być może panowały jakieś takie zwyczaje wiary w żywego trupa. W związku z tym defragmentowano zwłoki, odciągano czaszki, odciągano ręce, chowano jednego osobnika ze szczątkami drugiego, albo dokonywano pochówków szczątkowych. To znaczy, no, bywa sama czaszka, bywa pół szkieletu na przykład. Czasami on jest spalony, czasami jest szkieletowy. To bardzo zróżnicowane obyczaje wtedy panowały, ale chyba takim nadrzędnym elementem mogło być to, że część tamtejszej populacji
jakby bała się takiej wiary w żywego trupa. Tu mamy z Nowej Huty piękny przykład takiego grobu w Cle, tam na zapleczu tych zakładów, jak się jedzie drogą do Niepołomic. Tam taki grób wykopaliśmy też już ponad 20 lat temu. On jest datowany radiowęglowo tak około 1600 roku przed Chrystusem. To już jest po Hammurabim, bo to tak można odnieść, mniej więcej to się zaczyna czas Myken na południe Europy. I tam mamy z kolei grób dwójki nastoletnich dzieci, które przypuszczalnie były rodzeństwem, i dorosłego osobnika, takiego 40-letniego mężczyzny, który miał rękę krótszą o kilka centymetrów. To musiało być widoczne. Natomiast dzieci miały takie perforowane blaszki. To się chyba skrybia orbitalia nazywa w antropologicznym języku. To świadczy o niedożywieniu. Także to byli też, wiemy, i ci ludzie zostali, przynajmniej jeden z tych szkieletów został tak ciasno skrępowany po śmierci, że takie 60 na 40 centymetrów kości zalegały na takim malutkim obszarze. Także no, ludzie cierpieli głód kiedyś, to też wiemy. A co w tym czasie działo się w Europie, w Krakowie, w Nowej Hucie? No właśnie, to co może być zaskoczeniem dla wielu ludzi, to fakt, że ziemie polskie były zasiedlone w bardzo dużym stopniu w ówczesnych czasach. No z czasów, na obszarze powiedzmy tak od Jury, od pasma Jury, tu po Wisłę i Nidę na północy, to jest takie mniej więcej 2-2,5 tysiąca kilometrów kwadratowych. My znamy około 400 stanowisk archeologicznych. No, co najmniej połowa z tych stanowisk to były jakieś wsie. Mniejsze, większe. Przy badaniach w Nowej Hucie, tu przy Kopcu Wandy, no, okazało się, że taka wieś z tej epoki brązu, z tej części, którą ja się zajmuję, mogła liczyć nawet ponad 100 osób. Czyli jak się to pomnoży razy tych 200 osiedli, to tak oczywiście jest trochę duży szacunek, ale no, to wychodzi około 20 tysięcy osób. Dobre ziemie, blisko soli, blisko Wisły, która była szlakiem komunikacyjnym. Czyste powietrze. Czyste powietrze było z pewnością, natomiast to wcale nie znaczy, że ludzie mogli mieć czyste płuca, bo ludzie mieszkali wtedy w kurnych chatach, czyli chatach bez komina. Ten dym się wtedy snuł po chałupie. On miał za zadanie też, no, było cieplej, ale po drugie to rozmaite robactwo, które tam wszędzie w tych chałupach było, też no, nie miało za komfortowych warunków do rozwoju. Ten człowiek lodu, mumia człowieka lodu, która została znaleziona na granicy austriacko-włoskiej, pozwoliła nam dowiedzieć się, jakie buty wtedy noszono. Tak, ale że mieli ludzie płuca wtedy też zanieczyszczone. To podobno płuca jak rasowy palacz, właśnie od tego przebywania w kurnej chacie. Ja myślę, że archeolog to poza wieloma talentami, które musi mieć, to musi też mieć talent do analizowania i wyciągania wniosków, bo jednak mimo wszystko mało jest tych przesłanek, a tej wiedzy o tych dawnych czasach mamy dużo dzięki właśnie archeologom, którzy potrafią połączyć takie rzeczy jak płuca z czystym powietrzem, z sadzą i tak dalej. My wnioskujemy rzeczywiście z takich strzępków. To w naszym przypadku jest taki proces poszlakowy właściwie. Mógłby pan pisać scenariusze do filmu. Tak to wygląda. My w Polsce jest zarejestrowanych około 500 tysięcy stanowisk archeologicznych. No, nawet jak niektóre są jakimiś luźnymi znaleziskami, to i tak jest taki potencjał, którego my nie jesteśmy w stanie rozpoznać w całości. No, rozpoznajemy wykopaliskowo niewielką liczbę stanowisk. Archeolodzy zresztą zawsze korzystali chętnie z dobrodziejstw innych nauk. Powojenna archeologia zaczynała się w Instytutach Historii i Kultury Materialnej. I to wiedza etnograficzna jest bardzo przydatna do archeologii. Żeby... Ale też technologia w sukurs idzie archeologii, prawda? Idzie technologia. W tej chwili no, uczestniczyłem w takim grancie, w którym określaliśmy DNA ludzi, którzy żyli z epoki brązu tutaj na terenie też Nowej Huty, na terenie podkrakowskim. I jakie wnioski? Na podstawie badań izotopów strontu i tlenu my się dowiedzieliśmy, że większość tej populacji była gdzieś stąd, że to byli miejscowi ludzie, to nie byli przybysze.
Dowiedzieliśmy się też z badań diety właśnie tych zębów, że wtedy ludzie zaczęli uprawiać proso. Do tej pory nam się wydawało, że to było troszkę później. A tu to proso zaczęło być popularne te 1500, 1400, 1300 lat temu. No mamy datowanie radiowęglowe, przy pomocy którego jesteśmy w stanie dość precyzyjnie określić chronologię, no bo jeżeli określamy chronologię na przykład tam 1450 plus minus 30 lat i zdajemy sobie sprawę, że to jest 3,5 tysiąca lat temu, to wiadomo, że to jest datowanie precyzyjne, chociaż my też mamy swoje sposoby. Wielkim osiągnięciem polskiej archeologii jest to, że jest bezpłatny lidar, czyli takie lotnicze skanowanie laserowe. Każdy człowiek może wejść sobie w internet, zapytać się internetu, bo internet wie wszystko właściwie, nie zawsze dobrze, ale jak skorzystać z lidaru. I bezpłatnie można sobie wziąć z geoportalu dwa mapy Polski i analizować, jak wygląda ukształtowanie powierzchni Ziemi bez budynków i bez lasów, ale to jest taka mapa, która powstaje w wyniku tego, że z samolotu laser skanuje powierzchnię Ziemi na 1 m2, jest 4 pomiary, a ostatnio nawet 16 pomiarów. Także znajdujemy kurhany, których nie było, znajdujemy mielesze w puszczy, znajdujemy grodziska, znajdujemy no, jakieś wały, jakieś rowy. To jest, znajdujemy miedzę pól nawet. Są takie tereny w Borach Tucholskich, to jest na razie w tajemnicy gdzieś trzymane, żeby tam tego nie zniszczono. I my też zachowujemy część stanowisk archeologicznych takich po to, żeby przyszłe pokolenia, mając lepsze możliwości badawcze, a nauka się tak zmienia, no ja przecież, no powiedzmy tak świadomie uprawiam tą archeologię jakieś tam 35 czy tam prawie 40 lat. To jest przepaść, jak się zmieniły, jakie możliwości techniczne dała nam nauka. A i tak dalej archeolodzy i wszyscy czekają na to, że nauka pójdzie do przodu, bo przecież nie tak dawno, przed 2 laty, wykopaliska przy ulicy Krakowskiej wzbudzały wiele emocji. Wzbudzały wiele emocji w środowisku archeologicznym oczywiście również, natomiast ja jako dyrektor muzeum no, ostrzę sobie zęby na skarb monet ze Stradomia. No, Muzeum Archeologiczne w Krakowie no, 171 lat już liczy, już pamięta czasy Adama Mickiewicza, w co trudno uwierzyć. Jest najlepszym miejscem, żeby ten skarb przechowywać, ale potem, żeby go krakowianom i mam nadzieję, że coraz liczniejszym przyjezdnym gościom eksponować. A jak pan się dowiedział o tej historii? Zadzwonił do mnie dziennikarz. Także dziennikarze mają lepsze informacje. No, w tej chwili system archeologii w Polsce jest taki, że to konserwator jest gestorem wykopalisk, a wykopaliska prowadzą firmy, które no, albo wygrają przetarg na badania, co nie powinno mieć miejsca, bo to powinny być badania naukowe, a nie z zamówień publicznych wynikające. No ale taki mamy system prawny. W związku z tym no, nie zawsze do nas dochodzą informacje o tym, co się wykopuje, chociaż muzeum jest tym miejscem, które przyjmuje zabytki. Wiele muzeów nie przyjmuje już zabytków w innych częściach kraju, to wiem, bo nie mają miejsca. My mamy miejsce i wszystkie zabytki, które tu są z rozmaitych prac ratowniczych na terenie miasta czy województwa przyjmujemy z takim zastrzeżeniem, że ponieważ my chcemy być takim starszym bratem dla innych instytucji, to jeżeli coś jest z jakiegoś terenu, to wolimy, żeby było w jakimś mniejszym muzeum, bo wtedy to jest większa szansa, że to tamtejsi ludzie zobaczą. A czy pan dyrektor widział ten skarb? Nie. Nie widziałem jeszcze. Jak to możliwe? Nie jest z epoki brązu. To pewnie dlatego. To jedyna odpowiedź, tak. Przy okazji prac budowlanych dróg w Krakowie, na Kazimierzu, odkryto obiekt archeologiczny tak. I zabezpieczono, zakopano, żeby były dla na przyszłe pokolenia, to, kiedy nauka będzie jeszcze bardziej rozwinięta, to, będzie miała tak, większe możliwości to, badań. To jest jednym z naszych celów właśnie takich, żeby nie odkopywać wszystkiego, o czym wiemy. Bo to nie jesteśmy takimi dziećmi, że ja muszę teraz już wiedzieć, co tam jest pod ziemią. Poczekajmy, będą ludzie mądrzejsi za następne pokolenia. Oni sobie to zrobią lepszymi metodami i będą wiedzieć więcej. Kiedyś zupełnie fantastyczne pomysły były, że jak naczynie toczono na kole, to możliwe, że nagrał się tak jak na płycie głos.
Taka teoria powstała. Nikt tego jeszcze nie próbował zrobić. Być może kiedyś będzie możliwe usłyszenie, co mówił garncarz celtycki, na przykład tu siedzący tu gdzieś, powiedzmy, przy szpitalu, pod szpitalem Żeromskiego obecnym, czy tu w Krzesławicach. Dobrze byłoby to zrozumieć i dobrze by było, żeby to usłyszeć. Się dało puścić przed 23 na przykład. Tak. Proszę mi powiedzieć, czy czasami śni się panu epoka brązu? No, na szczęście nie. Chyba nigdy mi się nie śniło. Śniły mi się wykopaliska, ale samo to, że się przeniosłem w tym czasie, to tak nieraz z moim przyjacielem, profesorem Makarowiczem, to tak sobie myślimy, że jakbyśmy się tam przenieśli, to by się mogło okazać, że to w ogóle inaczej wszystko wyglądało. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i za spełnienie obietnicy dotyczącej tego, co się działo tutaj w Nowej Hucie. Profesor Jacek Górski był dzisiaj naszym gościem, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie, za co bardzo panu profesorowi dziękuję. Ja też bardzo dziękuję za miłe spotkanie i możliwość przedstawienia tu archeologii szerszemu gronu. Dzięki panu przenieśliśmy się w dawne czasy. Dziękuję bardzo.